radni w spółkach miejskich, w spółkach gminnych. To nie jest zakazane, od lat to powtarzamy, ale też od lat powtarzamy to, że trzeba to zmienić. Zatrudnianie radnych w spółkach miejskich to jest najczęściej kupowanie głosów, dbanie o to, żeby radni nie dociekali. Radni to traktują jako, wielu też powtarza i traktuje to jako pewną służbę, że będziemy lepiej służyć mieszkańcom. Nie jest to możliwe, jeżeli jest się radnym, to trzeba kontrolować, trzeba przyjmować uchwały, trzeba zadawać pytania, dociekać, a nie pracować w jednostkach, które są uzależnione od wójtów, burmistrzów, prezydentów. Śledzimy to w różnych miastach. Polecam też opracowania Fundacji Wolności z Lublina. To, co się ostatnio wydarzyło we Wrocławiu, ale też to, co widzimy od kilku dni w Szczecinie. I druga rzecz, która jest ważna, którą obserwujemy, to jest to, że po 15 października, po wyborach 15 października i przed wyborami mieliśmy obiecane, że będą konkursy, że nie będzie zawłaszczania państwa i wykorzystywania zasobów publicznych. Obserwujemy chyba coś innego. Przyglądamy się jako sieć obywatelska różnym instytucjom i podmiotom, w którym wymieniane są osoby, na przykład na stanowiskach kierowniczych, i dostrzegamy to, że raczej działa klucz partyjny niż to konkursy. Zobaczymy, jak to naprawdę będzie. Chcemy przyjrzeć się większej liczbie instytucji, ale też Was zachęcamy do tego, żebyście przyglądali się w swoich gminach spółkom komunalnym. Przyglądajcie się też instytucjom publicznym, w których następują teraz zmiany. Piszcie o tym, informujcie innych. Nic tak dobrze nie działa jak nagłaśnianie patologicznych sytuacji i też niedopuszczalnych. Ważne, żeby mówić o konflikcie interesów. Piszmy, sprawdzajmy i kontrolujmy władzę. Wspierajcie sieć obywatelską Watchdog Polska. My to robimy na co dzień w Waszych miejscowościach i miastach. Zapraszamy na nasze strony.